Nadzór nad bezpieczeństwem. Szybka ocena sytuacji radiacyjnej. Nie tylko one towarzyszą nam w pracy w Państwowej Agencji Atomistyki. Wartości takie jak zaangażowanie, pasja i stały rozwój zespołu są dla nas równie ważne. Jesteśmy Urzędem Dozoru Jądrowego i od kilkudziesięciu lat dbamy o bezpieczeństwo społeczeństwa i środowiska w Polsce. Nadzorujemy obiekty jądrowe w kraju. Regularnie kontrolujemy na przykład polski reaktor badawczy Maria. Dbamy o zapewnienie ochrony radiologicznej podczas postępowania z odpadami promieniotwórczymi. Każdego roku wydajemy zezwolenia i wykonujemy kilkaset kontroli w instytucjach wykorzystujących promieniowanie jonizujące. To na przykład producenci radiofarmaceutyków, szpitale i inne ośrodki zdrowia, jednostki przemysłowe, instytuty naukowo-badawcze czy uczelnie. Pełnimy odpowiedzialną rolę Urzędu Dozoru Jądrowego w programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Będziemy wydawać zezwolenia na budowę, rozruch i eksploatację elektrowni jądrowych, a także opinie w zakresie ich lokalizacji. Inspektorzy dozoru jądrowego będą nadzorowali realizację tej inwestycji w Polsce. Prowadzimy całodobowy monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju. Dzięki nowoczesnym stacjom wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, dyżurni Państwowej Agencji Atomistyki mają aktualne dane o sytuacji radiacyjnej. Jesteśmy częścią światowej atomistyki. Nasz zespół nieustannie rozwija się i podnosi kwalifikacje. Współpracujemy z zagranicznymi urzędami dozoru jądrowego. Należymy do międzynarodowych organizacji pracujących na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na całym świecie. W Państwowej Agencji Atomistyki działamy dla bezpieczeństwa.